Odpalę sobie radyjko. Puk, puk! Co jest? Lis! Dzień dobry. Czy paczka? Weź dzień tam dobry. Sobie. Do widzenia. Do widzenia. To ja za paczkę dostałem. Gdzie ona jest? Dobra, liście. O, otwarli nową pizzerię. Proszę zabrać. Okej. To idę po tego sąsiada. Nie wiem, po co mi te siatki w ogóle w domu w ogóle przyniosłem je, albo sąsiad. Ten grób jeszcze tam taki, tak dziwnie mi się tam. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, ja co? Tak. Nie! Zostaw pan te drzwi. Zostaw pan te drzwi. A poza tym to się robi tak. To ja zaraz wrócę, proszę pana. A więc proszę pana, co chciał. A więc proszę pana, co pan chciał? No ja dostałem dzisiaj taki nowy list o otwarciu nowej pizzerii Freddy tak. Fazbear's Pizza, coś w tym stylu, nie? Kurde, no nie, zabierz tam tą. Tam pisało, żeby najlepiej jakiegoś znajomego wziąć. No i zatrudnienie jest, nie? Można się zatrudnić na łatwo. No i nie wiem, chce pan pracować? W sumie, dlaczego nie, bo w sumie nie mam pracy za bardzo. A tak w ogóle to sporo pracą, sporo płacą. O, to idziemy, a może tysiąc zabierzemy. Na godzinę. A może zabierzemy jeszcze. A może zabierzemy jeszcze Janusza. Janusz się wyprowadził. Jak to? Szkoda. A szkoda, chodź, dobra morda był. Chodź. Czekaj, pokażę ci. To pan kasłał? No nie ma. Co? Przecież wczoraj jeszcze był, no dobra, nieważne. Okej, a więc. Dobra, to po prostu pójdźmy do tej pizzerii, bo w sumie nie mogę się doczekać z tej pracy. A co, o co tam będzie chodziło? Może mamy pilnować animatroników. Aha. Animatroników. A co to za wybuchy? Czekaj. Czemu pan wysadza te drzwi? Możemy iść. Co pan tu robi? Ja pracuję, jestem PSC-listą. Dzień dobry. Dobrze. Dobry. Jebić mnie pan, boli mnie to. Ja proszę pana, bo chyba ketchup pan wylał podczas jedzenia hot dogu. To ja sobie może pójdę, do widzenia. A, dobrze. Czekaj, pan muszę przywołać swój zarąbisty czołg. Allahu Akbar! O kurde! Siadaj pan. O, panie. Ciekawe cię. Za ile pan kupił? Co tam się dzieje? No panie, ja tu czy to ten czy to ten recepcjonista? Nie wiem. Chyba dobra. Tak. Chyba tak, no. O, to tutaj. To jest to? Tak. Co to jest? Chodź tam. Co to za głowa? Freddy Fazbear's Pizza. Ta głowa dziwnie wygląda? Dobra, nieważne. Mam już klucze. O 12 w nocy zaczynamy. Tutaj trzeba się zapoznać tylko. Zapraszam. Ło, co to jest, proszę pana? To są animatroniki. Aha. Niech pan nie rusza, bo zepsuje. Aha, dobrze, rozumiem. A nie musiał pan odkupić. Proszę panie, bo tam był bandyta za oknem. Dobra, gówno mnie to obchodzi. Chodź pan. Aha. Chodź pan przez te drzwi. Tak. Tutaj będziemy pracować. Słyszałem jak ktoś. Nie ktoś coś walił, ale okej. Okay. Co to jest? To są zarąbiste kamery. Czekaj pan, tylko wezmę ten tablet. Tutaj są kamery na wszystko. Czekaj pan. Proszę, kamery. Co gdzie? Co? No kamery pan ma w taki punku. Ano? Monitor się nazywa. Co by pan może zobaczyć na kamerach? Czekaj, Balbo. Kto tam wali? Czemu są dwie kamery takie same? Nie wiem.
To jest zepsute. Dobra, no to nie wiem, no to tak to wygląda ta pizzeria. Mamy pilnować, żeby nikt tego nie ukradł wszystkiego. A co to jest? Co? Ketchup? Tu nic nie widzę, jestem ślepy. Chodź pan. Dobra, a tutaj są te części od popsuł pan. Czekaj, ja naprawię. Kist mnie zepsułem, to tylko się tak, to tylko takie efekty specjalne. Aha. Chodź pan. No to... Pokażę panu. Co pan mi pokaże? Tutaj. Co to jest za gara? Co to za koń? Co? Co tam było? Zobacz pan, to jest animatronik, który miał być użyty, z tego co wiem, ale nie został. Proszę tego nie ruszać, bo jeszcze pan zepsuje jeszcze bardziej. Aha. Tutaj są głowy od animatroników. Niech pan to zostawi. A czemu? Nie wolno. Ale jak to? Głowa mnie boli. Aha, dobrze. Co ten Mustang tu robi? Okej, okay, to po prostu wezmę go i... stwierdzenie słyszałem, ktoś dobra, nieważne, nie wiem co to było, ale dobra. Dobra, lepiej to zamknijmy, bo ktoś ukradnie. Dobra, no to... Dobra, to... Możemy zaczynać to... pracę, czy coś takiego, bo nie wiem. Nie, jeszcze nie. Co? Proszę przelać. Ale Mustang. No widzi pan. Czemu tam latał kolego. Mustang? Co to leci? Nie wiem. Dobra, ja pana zawołam o tej 11:30, to pół godziny mamy na przygotowanie. A, dobrze, rozumiem. Dobra, to wracamy do mnie. Co to? Głowa mnie boli. Aha, dobra, to ja wracam do domu po prostu. Recepcjonisty widzę nie ma, ale dobra. Po prostu wrócę do domu, bo chyba to... Tak tyle przerodzone. Dzień dobry. Dobry. Ja jadę do góry. Wywal pan ten świetnik. Kogoś zabiłem. Aha, dobrze. Czekaj, zamknę drzwi. Dobra. Zostaw pan co? Czekaj pan. Kurde. Dobrze, to może pan pójść. Może pan się pójść przygotowywać do pracy. Dobrze. Co to było? Niech pan się przebierze w strój Nightguarda. Dobra, to proszę przyjść za 5 godzin. Odpalę sobie tutaj coś. Ty, nie działa. Dzień dobry, sąsiedzie! Sąsiedzie, halo? Moja głowa. Co się panu stało? Gdzie pan jest? O, co to jest? Believe I can fly. Idź pan stąd! Jestem... Następnego dnia, kiedy Heksus zaspał do pracy. Nie mam drzwi. Co się stało? O, co tam się stało? O, dzień dobry, sąsiedzie! Ja jestem doktor Konojadu z dupy, z miłego poznać. Jak się pan czuje dzisiaj? Odpowiedz mi pan, kurde! Ma pan wannę. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Odpalę sobie radio. Proszę pana, niech pan mi pożyczy tę herbatę, proszę. Zaraz! Teraz! Jezu, muzyki nie da. Teraz, ale już! Proszę pana, to był fajny monitorek. Nie chcę tego. Ale to jest fajne. Ma pan, tym jest herbata. Idź mi stąd. Dobrze. Cześć, która godzina? Proszę pana, nie powiem, bo rzeczy są... Idź pan mi! Ała, moja głowa. Ma pan wannę na drogę, idę po sąsiada. Dobra, i jeszcze krzesełeczko. O, i pięknie umeblowany domeczek. Halo, dzień dobry! Czemu kolejne drzwi mi pan rozpieprzył? Nie wiem.
Panie, bo już 11:40 jest, a my jeszcze w jak pracy to? Nie jesteśmy. Co to za dźwięki? Ktoś mi ukrata i Rumena, nieważne. Chodź pan. A, dobrze. Widzę, że w dobrym stylu widzę, że w dobrym stylu wychodzimy. Ła, no, moje jak? Nogi. Mogę je poprowadzić? Nie! Czemu? Moje auto. Jak to? Dobra, jedziemy. Jedziemy. Szybko! Zaraz pracę zaczynamy. Tam Mustang ten, co latający. A czemu to są dwa Mustangi? Nie wiem. Okej. Okay. Jesteśmy. Piękne parkowanie i możemy jeść. Co pan robi? Idziemy. Proszę pana, bo co pan robił? Coś panu chyba nie idzie. Co tam się dzieje z tym autem? Okej, okay, możemy zaczynać? Tak, coś możemy. O, zobacz pan, gdzie wróciłem. Miałem jakieś dziwne zwidy chyba. To są te animatroniki, co pan widział. No co pan robił? Nie wiem. Co nie pan, dlaczego one... Się dzieją. Czemu dobra, one stykają tak? Dobra, chodź pan, bo zaraz no to idziemy. Włącza i nigdy nie będzie światał szybko. No to... Dobra. To jesteśmy, no. Chodź pan kamery patrzeć. Daj mi pan kamerę. Bo nie mam kamer. Maria, uspokój się, bo zaraz tam po ciebie pójdę. Zamknij pan to. O Boże. Co to był za lag? Tomka. Tomka słyszałem! A Tomek i przyjaciele, idę po nich. Gdzie? Czekaj pan. Co? Niech pan nie rozwala tych drzwi. Coś się... To chyba za domem słyszałem to. Co... Idę zobaczyć za dom. Co to było? Nie wiem. Tylko niech pan się chowa. Tomek! Nie, dobra, trzeba stąd uciekać. Do budynku. Szybko. Idziemy. Zamykaj to. Szybko. Szybko do pokoju. Słyszał pan to? Nie. Niech pan patrzy kamery. Nie mam kamer. Jak to pan nie ma? No tak to. Już panu daję. Dziękuję. A więc... tutaj gdzieś są rozwalone drzwi, to nic się nie dzieje. Tutaj też nic w kuchni, czyli obok. Są jakieś... jest jakiś miś, królik i kaczka. Co to jest? Co to jest na pierwszej kamerze? Co jest? Co? Proszę pana, tam było coś dziwnego. Czekaj pan, idę na zwiady. Widzę pana. Idę pana jak coś ostrzec. Zobaczę czy na kamerze czwartej... Nie, na wejściu nikogo nie ma. Widzę tylko pana, który jest w pierwszej tej. Ej! U mnie jest! Co? U mnie! Złoma go muszę wziąć! Gdzie on? Gdzie ten gnój jest? Nie dajcie mi go, kurde. Dajcie mi tego gnojka. W tym aucie nie ma go, czekaj. Ty, animatroniki! Co, gdzie? No co, zwykłe, no. Są. Coś się zdziało z animatronikami. Nie, nic się nie stało, ja idę... Dobra, wracaj pan. No ja idę, ja wracam, proszę pana. Nie wychodzimy stąd, ja się boję. Nie wychodzimy. Nie wiem, ja sobie patrzę kamery. Nic się nie dzieje, ciekawego. Słyszę tylko jakieś kroki. Co pan robi? Czemu ja słyszę drzwi? Proszę pana! Parts and service! Ej, proszę pana, na kamerze drugiej! Co? Druga kamera! Co tam się stało? No nie! Zepsuli animatroniki! No nie, trzeba je naprawić. Postęp pan Dubsko. Dobra, patrz! Co to było? Coś mnie pieprznęło. Co się tu stało? Dlaczego to? Pana na kamerze. Co pan robi? Nie wiem. Niech pan tak nie robi, bo jeszcze pan nie włączy. Coś widział? Coś tam widziałem. Też widziałem. Na kamerze. Ej, tutaj auto. Proszę pana, ja sobie polecę, dobrze? Proszę pana, jestem już na miejscu i tutaj jakiś mustak się pali, dam go do naszego biura.
Albo jednak nie. Nie. Co? O. Proszę pana, animatroniki. Co? Dlaczego one się palą? Proszę pana. Chyba są po grubej. Nawet Fox ci się odpalił. Chyba są po. Chyba są po grubej. Chyba są po grubej imprezie. Ej! Jak ten stary? Ten liście tego. No nie wiem, on tu ciągle jest. Właśnie mi coś mignęło przed oczami. Otwórz lepiej garaż. Nie, ten Foxy tutaj jest. A on się nazywa Foxy? Proszę pana, co tu się stało? Nie wiem. Niech powróci do Dining Rooma. Nie, co proszę pana, co się stało? Okej, okay. Chyba te monitor się pali! Te animatroniki są naprawdę po grubej imprezie. Proszę pana. Idę pana ratować. Panie! Co tu się odbiera? Kubik! Gdzie? Tu jakiś morderca jest! Tu! A nie, to tylko ty. Proszę pana! Co? To tak naprawdę ten list, on zniknął. Jak to? Przecież on tu przed nią był. Nawet ten go, list! Nawet go brałem. Znowu mi coś pieprzą nad głową. Jezu, co tu się dzieje? Jaki burdel! Oła! Umarłem. Nie no, leżę po prostu. O nie! Spać tak mi... nie będzie. Spać mi się chciało. Co tu się dzieje? Mam najmocniejszą broń pod słońcem. Co jest? Walka na tomki. Ała! Ej, tam jakiś bandyto na niebie. Szybko, chowamy się! Barykada! Szybko, barykadujemy drzwi! Co się stało? Co to za dud jest? Barykada! Policja! Co tu się dzieje? Jak to policja? Dzień dobry, tutaj niech pan zobaczy, co tu się dzieje. Ktoś dzwonił, żeby niszczycie pizzerię. Że ja? Ja nic nie niszczę. Co wy tu zrobiliście? Co tu się stało? Nie wiem. No ten pan, mój kolega coś tutaj robi dziwnego. Co tu zrobiliście? Co wy zrobiliście z animatronikami? Ja nic nie zrobiłem, proszę pana. Właściciel dzwonił, że coś tu się dzieje. Ale tu nic nie dzieje, proszę pana. A na pewno, a czemu tu się coś pali? Zaraz, a pan jest w ogóle z policji? Bo to pan wygląda jakby był z FBI. No bo ja jestem z FBI i z policji. Aha, dobrze, rozumiem. Ale proszę... Właśnie chyba dostaniecie aresztę albo grzywnę. Ale proszę pana... Ale to nie moja robota, ja tylko powiem nocnym stróżem, to ten drugi człowieczek. Ciekawe, a ktoś tutaj, ktoś powie mi, że tu ma pan wspólnika jakiegoś. No mam, tutaj jest taki fajny pan. Kubiks! Panie Kubiks, chodź się pan przywita. Zepsuje się pizzerię i nawet właściciel to widział przez lordeczkę, coś się tam dzieje. Przez lordeczkę. Co tu się stało? Panie! Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ja miałem jakieś zwidy? Ja tu pracuję. Co tu się stało? Ej, widzicie? Co? Dzień dobry. On ma czary. Dobry. On ma czary mary. Twoja statyw jest stary. Dobra, nieważne statyw, to widzę. Myju. To tak się to robi, pokażę panu. O, tak się to robi, czekaj pan. Widział pan? Do widzenia. Do widzenia. Myju. O, dobra, bo ja już wracam ze szpitala, już minął chyba z jeden cały dzień. O. Panie. Tak, dzień dobry, no... Wyszałem z tego Mustanga! Tak, co się stało? Dzień dobry, tutaj właściciel. Jesteście zwolnieni. A dlaczego? Bo spowodowaliście szkody. Ale proszę pana, zaraz. A co to jest za pizzeria w ogóle? Bo mi się nie wydaje, że to jest... Wsiadaj pan, spierdzielamy, to nie ta pizzeria. Jak to? Aha. Wracasz mi tutaj! Nie! Uciekaj pan, ile sił w koła. Imię prawa. Zostaw mnie pan! Ty też olejesz z usłona szczątkiem! Jedź! Macie zapłacić za szkody! On ma szkody! Jedź pan!
Dobra, nie mogę ich znaleźć, uciekam. Co się stało? Panie, szybko za mną. Wierdzielamy stąd. Szybko. Co tu się stało? Nie wiem. Szybko. Nie rozpoznam. Co tu się stało? Udajemy straż pożarną. Co ty? Cheater! Dobra, to... Dobra, może się upalnię, ty wrócę tam, może tam jeszcze, może to lepiej, że jest. Dobra, ja już pana wyrzucam. Mam nadzieję, że to będą ci, co zbliżyli, też zaczyścili pizzerię. Wracaj tu, pan. O, dzień dobry. Czy pan widział takich złodziei, co zniszczyli mi lokal? No, przyjeżdżali tamtędy. Aha, okej, okay, dobra. Zaraz! Jedź pan! Zaraz! O nie, już wiem! Jedź pan! Oni pojechali tam! Przecież wiadomo! Przecież tam nie ma w ogóle drogi, żeby jechać! To znaczy gdzie? Dobra. To znaczy gdzie pan myśli? Jadę po tych gałganów. Mam nadzieję, że... Dawaj pan! Pieniądze. Musimy stąd uciekać. Samo, ja mam czary. Mam nieskończoną kieszeń. Też mam czary, tylko czary ma twój stary, co nie? Dobra, bo tutaj... Jeźdź, weź nam pan z koło jakiś pociąg. Ja idę zobaczyć, czy... Do... Nic nie można. Co tu się dzieje? Proszę pana, bo tutaj nic nie widzę. Tutaj nic nie widzę. Co pan robi, bo nic nie widzę. Proszę pana, ja mam już pojazd. Teraz tylko zobaczymy, gdzie oni poszli. Dobra, dobra, dawaj, użyjemy dawaj. Mojego tula, który się nazywa Cheaty. Już jedziemy. Nie, on ma Cheaty Gina. On ma Cheaty Gina? O nie! Tutaj jesteście wy! O nie! Staszek, jedź pan! Za mną mam czary! Czemu ja musiałem? Proszę pana, ja sobie poleżę, dobrze? Wracasz mi, tu mam ci oddać pieniądze! Proszę pana, jestem na peronie znowu. Chodź pan tutaj, do tutaj. Chyba użyję ci te dżina i skakuję i ten. Tutaj. No, co? O kurde, co to jest za przejść Harry'ego Pottera? Cicho, ja mam tutaj taki teleporter. Niech pan powie, ser. Ser. Co jest? Panie, szybko, chodź pan. Jak to? Gdzie my jesteśmy? To jest ten teleporter. To jest... Co to było? Tędy. A, dobrze. Może są pizzeri moje. Gdzie ja jestem? Dobra, jestem. Wczoraj pan, udajemy wojsko. Dobrze. Tylko niech pan nie pierdzieli tymi wojskami. Dobra, jedziemy. Przebierz się pan w normalne przebranie. Od razu. Okej. Co to jest? To jest dom mojego. Ja i tylko dorwę. To będą płacić bardzo. Ale tu pusto. Ale tu to zamknę. Szybko pan. Zamknę. Dobrze. A co tu chodzi? Dalej pan. Siadaj. Chodź pan. Dobra. Chodź pan. No, ale proszę pana, bo tutaj chodzi o to, że mamy tutaj to wszystko szybko robić. Co się tu stało? A no tak, ten gość jest magikiem. Proszę pana. Tak. Jak możemy uciec do naszego hotelu? Słuchaj, ja tu obrabowałem już cały plan. No jaki? Kaloryfer. Metal. To jest pana plan? Siła. I co z tymi rzeczami? Smak. Aha. Jakieś gówno. Aha. No i... Co się tu stało? Co? Co to jest? A to nie wygląda jak ten animatronic, ten... Fredbear czy coś takiego? Proszę poczekać. Cicho. Proszę poczekać.
To jest mój plan, że najpierw bierzemy auto, potem uciekamy z tego miasta i jedziemy do prawidłowej pizzerii, bo będziemy mieli karę i nie zarobimy w ogóle pieniędzy, jak jedziemy. A do prawidłowej pizzerii mamy jechać? No, a prawidłowa pizzeria. Ale proszę pana, ale bardzo daleko, bo ona chyba nawet chyba jest w innym wymiarze, tak mi się wydaje. Tak, ona jest w innym wymiarze, więc musimy wziąć drzwi od Titanica, chcę zrobić taki specjalny portal. Drzwi od pana, bo nie wiem, czy ten pan tutaj nie jedzie. No to podpalić, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dobra, gotowe. Teraz muszę otworzyć tajny kod. No gdzieś oni są! Szybko pan, bo tamten gościu będzie się zmienił. Co to jest? Szybko pan. A to jest do hotelu? Szybko iść sprawdzić. Co do hotelu? Halo! Dobra, to... Halo, dobra, słuchaj. To jest do hotelu? Teleportujemy się i już będziemy w innym wymiarze. I będziemy w pizzerii. Dobra, wracam do domu. A to nie. Rozumiem. Halo, ktoś tu jest? Teleport. Szybko. Leci, dobra.